Jak oceni pan występ pani premier Beaty Szydło na forum Parlamentu Europejskiego? No tutaj państwa kontrkandydaci, konkurenci sądzili, że no będzie, jak to się mówiło, nawet gdzieniegdzie lincz na takim, na Prawie Sprawiedliwości. Okazuje się, że jednak na tych salonach, jak to się powszechnie mówi, europejskich, bardzo dobrze pani premier się, że tak powiem, no bardzo dobrze jej wychodzi ta komunikacja bezpośrednio, również z europarlamentarzystami. Jest bardzo dobrym i wytrawnym i doświadczonym politykiem, jest mądrą kobietą, więc ja byłem spokojny. Wystąpienie pani premier Beaty Szydło pokazała, wypunktowała wszystkie słabości zarzutów stawianych Polsce. W Polsce nie ma żadnego łamania demokracji, odchodzenia od konstytucji, jakichś działań, które wymagałyby interwencji Europy. I nie tylko, że jestem o tym przekonany, ale nie ma żadnych formalnych powodów, by Komisja Europejska czy też Parlament Europejski wszczynały jakieś postępowania wobec Polski. To, co mnie pozytywnie zaskoczyło w dyskusji, która toczyła się w Parlamencie Europejskim, to oprócz tych pochukiwań lewaków europejskich, takich jak wystąpienia trochę wcześniejsze pana Schulza, który próbował, nie wiem, kpić sobie z Polaków, czy też oskarżać o jakąś putynizację, że tego typu złe i nieprawdziwe i krzywdzące zarzuty wobec Polski spotkały się z bardzo zdecydowaną krytyką nie ze strony Polaków, nie naszych europosłów, nie tylko naszej pani premier, która precyzyjnie odpowiedziała, ale bardzo, bardzo wielu europosłów z innych krajów. Właściwie to, co miało być linczem na Polsce, przerodziło się w debatę, w początek jakiejś debaty. Właśnie, czy to nie odniosło w ogóle skutku, że tak powiem, odwrotnego w stosunku do państwa opozycji? Polska wyszła obronną ręką. To nawet nie o Prawo i Sprawiedliwość chodzi. Nikt nie ma prawa atakować. Słowa komentatorów są właściwie, no trudno nawet się doszukać negatywnej opinii, ewentualnie jakieś neutralne. No, od lewa do prawa można powiedzieć, poza wyjątkami określono to wystąpienie, tą całą debatę jako na plus dla Polski. Że Polska i premier Polski wypada dobrze. Tak, bo to był sąd nad Polską, a nie nad Prawem i Sprawiedliwością i on wypadł moim zdaniem bardzo dobrze. Natomiast rozpoczęła się debata w Europie. Mam nadzieję, że ona będzie trwała, a Polska jest tylko jakby katalizatorem czy detonatorem pewnej dyskusji o Europie. Wielu europosłów i z naszej części Europy, z Czech choćby, również z Wielkiej Brytanii, stawiało pytania nie tylko co do charakteru tego sądu w cudzysłowie nad Polską, kto upoważnił Parlament Europejski, by o czymś takim rozmawiać, ale również, że to Polska ma prawo i może być przykładem dla innych krajów europejskich zarówno funkcjonowania w ramach wspólnoty europejskiej, ale również Polska jako kraj, który przestrzega zasad i wartości, które stały u początku Unii Europejskiej. Bardzo mocno wybrzmiało, że przecież Europa jest zbudowana na korzeniach chrześcijańskich, gdzie, przepraszam bardzo, w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej teraz wartości chrześcijańskie. To lewackie skrzywienie Europy, to lansowanie czegoś, co nigdy nie było na początku wspólnot europejskich, jest bardzo widoczne. To europosłowie mówili, że w Polsce jest jeszcze rodzina złożona z mężczyzny i kobiety, że ona podlega szczególnej ochronie, że tu przestrzega się pewnych zasad i wartości, których już może nie ma w wielu innych krajach Europy. Więc ja jestem przekonany, że nie tylko pani Beata Szydło i Polska wyszła obronną ręką, ale po prostu zwrócono Europie uwagę na to, co się dzieje w innych krajach. Ci, którzy wytykają nam łamanie praw demokracji, nie wiem, kneblowanie mediów, to nie... Właśnie mówiono tutaj o Niemczech, wspomniano tutaj o Bałkanach też, były właściwie, przerodziło się to bardziej w osąd w innych też części Europy, że tak powiem. Minister Szwedzki powiedział, że takie państwa jak Niemcy, Francja nie pozwoliłyby sobie w ogóle na taką debatę, żeby w ich kontekście coś takiego miało miejsce w Parlamencie Europejskim i że to celem Polski właśnie jest, żeby taką pozycję i takie usytuowanie w ramach Unii Europejskiej i Polski było w przyszłości, żeby właśnie też Polska jako jeden z tych najsilniejszych krajów europejskich nie mógł sobie pozwolić na coś takiego właśnie, jakie miało miejsce. Na taki osąd, takie biczowanie.
Tak, to jest wątek bardzo ważny. Duże kraje europejskie, takie jak Niemcy czy Francja, nigdy nie dopuściłyby do dyskusji o ich wewnętrznych sprawach. Pan przewodniczący Scholz nie śmiałby w ogóle złożyć wniosku o dyskusję na temat demokracji i praworządności w Niemczech na przykład, a pytanie jest takie, a tam są, to jest kryształowa, wzorcowa struktura przestrzegająca prawo i demokrację. To, co się wydarzyło w Sylwestra w Niemczech, masowe gwałty na kobietach niemieckich i bezradność policji. Brak... Tak, podobno 900 zgłoszeń w samej Kolonii. Tak. No to, może tysiące tych gwałtów było skoordynowanych dokładnie w tym samym czasie, kiedy Niemcy... Trudno nie do zauważenia przez tyle dni. Kiedy Niemcy świętowali. Okazuje się, że media były skneblowane. Nie wolno było dziennikarzom o tym mówić, chociaż o tym wiedzieli, bo ludzie się z tym zgłaszali. To jest przestrzeganie zasad wolności prasy czy wolności mediów. Niech się inni w piersi uderzą, a nie krytykują Polskę. Polska wyszła nie tylko obronną ręką, ale zwróciła uwagę Europie na wiele problemów, których Europa nie jest w stanie rozwiązać. Dla mnie jest jeszcze jeden wątek. Przecież to wszystko, co się dzieje w Brukseli i w Komisji Europejskiej, w parlamencie, dzieje się na wniosek polityków z Polski. Ten jazgot, to oskarżanie w Europie bierze swój początek w Warszawie. W środowiskach, które tracą władzę w Polsce, tracą wpływy, tracą to przekonanie, które sobie wypracowali przez 25 lat, że one są elitami, że reszta społeczeństwa nie ma żadnego znaczenia, że się nie liczy, może być tylko jakąś mierzwą narodową czy społeczną, a elity w Polsce będą rządziły niezależnie od tego, kto wygrywa wybory. Nie, tak nie będzie. Następuje głęboka przebudowa społeczeństwa polskiego, powrót do tego, co Polaków łączyło, integrowało i jakiekolwiek skargi na Polskę kierowane do Brukseli znajdują w Polsce bardzo mało zwolenników. Myślę, że bardzo wielu Polakom jest po prostu wstyd za polityków Platformy Obywatelskiej, za środowiska związane z Gazetą Wyborczą, za tych wszystkich, którzy donoszą gdzieś do Brukseli, oskarżając nas bezpodstawnie, bo gdyby chociaż cień było rzeczywiście zarzutów, to można by się nad tym zastanawiać. Ale przypominają się mroczne czasy I Rzeczpospolitej, kiedy to wrogowie polskiego rządu, polskiego króla, polskich reform, próby naprawy Polski, choćby przez Konstytucję 3 maja, biegali na skargę do Petersburga czy do Berlina i doprowadzili, rozwalając własne państwo, doprowadzili w konsekwencji do rozbioru. W Polsce tego typu działania są jednoznacznie negatywnie odbierane. Ci, którzy szkodzili Polsce, którzy współpracowali, kolaborowali z Rosjanami, z Niemcami, zostali na przykład w Powstaniu Kościuszkowskim powieszeni na Placu Zamkowym w Warszawie. To byli magnaci, to byli również i biskupi, którzy zamiast służyć własnej ojczyźnie, szukali i realizowali cele i zadania obcych stolic. Więc jeżeli mamy jakieś uwagi w Polsce, rozmawiajmy tutaj, dyskutujmy, również przestrzegają zasad demokracji, a zasady demokracji w Polsce są takie. Ci, którzy wygrali, przestrzegając konstytucję, mają prawo realizować swoje poglądy polityczne, dzięki którym ludzie ich wybrali. A kwestionowanie teraz Prawa i Sprawiedliwości do wprowadzania zmian, bo się komuś to nie podoba, przepraszam bardzo, my wygraliśmy wybory, ponosimy odpowiedzialność za Polskę i zrealizujemy wszystkie zobowiązania, do których, z którymi szliśmy do wyborów i które sprawiły, że ludzie nam uwierzyli i nas wybrali. Platforma Obywatelska była typową partią władzy, przyzwyczajoną do tego, że zawsze będzie przy jakimś, przepraszam za wyrażenie, korycie, że zawsze będzie korzystała z tego, że sprawuje władzę nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, w poszczególnych województwach, pasąc się na majątku województw, na tym, czym sejmiki zarządzają, również korzystając pełną garścią z etatów, ze stołków, z tego wszystkiego, na co władza ma wpływ w takich miastach choćby jak Grudziądz. Teraz nagle wygląda jak przetrącona, wygląda jak bokser, który dostał w szczękę tak, że mu się w głowie zakręciło i leży gdzieś w narożniku i nie bardzo wie, co się wokół niego dzieje. Tak się zachowuje w tej chwili Platforma Obywatelska. Na dodatek kłótnia między nimi, wojna o przywództwo. Właśnie takie pytanie jeszcze, bo Nowoczesna już nawet dystansuje się od Platformy. Mówi, że tylko pojedynczy posłowie ewentualnie mogliby w ich szeregach, że tak powiem, zaistnieć. Już nawet nie chcą, już nawet takiego aliansu, zjednoczenia, czy jakby to nazwać.
Nie chcą. Część polityków Platformy ucieka z tonącego okrętu i chciałaby teraz przeskoczyć do Nowoczesnej Ryszarda Petru. Całe struktury na przykład na Dolnym Śląsku zapowiadają, że one przejdą. Tylko ja nie mam jakichś tam szczególnych złudzeń co do intencji Petru, natomiast byłaby to partia głupia, gdyby bankrutów uciekających od odpowiedzialności przed społeczeństwem, odpowiedzialności za te 8 lat nieudolnych rządów okradania społeczeństwa, gdyby takich bankrutów teraz Petru przyjmował. Oczywiście jest w Polsce pytanie również, kto pompuje te partie, kto je w jakiś sposób wspierał kiedyś. Przypomnę, były szef służb specjalnych w Polsce, pan generał Gromosław Czempiński, powiedział, że Platformę Obywatelską stworzyły komunistyczne służby specjalne. Nigdy tego nie prostowano i nie dementowano. Ja mam pytanie również takie, czy czasami nowy byt polityczny, jakim jest Nowoczesna, też nie jest przez kogoś podkręcany, pompowany, żeby stał się jakąś realną siłą społeczną, polityczną, na którą ludzie będą głosowali. Ale to jest ich problem. My robimy swoje, chcemy dobrej zmiany, chcemy naprawy Polski. Nasze hasło Damy Radę nie jest tylko takim zaklinaniem rzeczywistości. Jesteśmy, wydaje się, to jest ważne. Trzymamy się razem, jesteśmy jakąś jednością. Dobrze się trzyma duży klub parlamentarny. Mamy wyraźne przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. Mamy super kompetentnych, sprawnych ludzi, którzy kierują poszczególnymi resortami, którzy również potrafią bronić naszych racji w Europie, co widzieliśmy między innymi w czasie debaty w parlamencie. A Nowoczesna w kontekście kodu tak zwanego nowego tworu, jaki ostatnio pojawił się na politycznym, no niby jest to społeczny ruch, ale chyba trochę w politykę wchodzę. Czy to jest to samo, czy w jaki sposób właśnie te dwa ruchy się przenikają? No bo z jednej strony jest to ruch społeczny, z drugiej strony bardzo silnie związany, chyba tak się wydaje, z partią Nowoczesna, do tego dołączają się jeszcze inne ugrupowania. Trudno właściwie tutaj jakiś taki ideologiczny kontekst zauważyć, ani lewica, ani prawica. Tak, ale to też nie można mówić o jakimś spontanicznym ruchu społecznym. To są w większości urzędnicy bojący się utraty swoich stołków, swoich przywilejów. Ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do tego, czuli się elitą tego społeczeństwa, no teraz piszczą, nie wiedzą co robić, wychodzą na ulicę, biorąc pod uwagę wielkie, szumne zapowiedzi tych manifestacji, do tych ludzi jest stosunkowo mało, ale ja też szanuję ich poglądy, żeby była sprawa jasna, mają prawo protestować. Można by się zastanowić nad każdym z nich indywidualnie, jak się osobiście zachowuje. Natomiast mają, i to jest również potwierdzeniem demokracji w Polsce, mają prawo protestować, chroni manifestacje policja, żeby ktoś kamieniami w nich nie rzucał, żeby im nie przeszkadzał. Proszę bardzo, mogą sobie na ulicach miast protestować. Nowoczesna próbuje się pewnie pod to podpiąć, żeby wykazać się jakąkolwiek aktywnością społeczną, bo tak jak pan redaktor słusznie zauważył, na razie żadnych efektów działalności w Sejmie, działalności ustawodawczej. Jedynie... Właśnie chciałem jeszcze się dopytać w kontekście, bo KOD zaczął zbierać tutaj podpisy pod własnym projektem uchwały. Czy to będzie, nie wiem, być może nie odpowie pan na to pytanie, bo nie będzie pan znał odpowiedzi, czy to będzie tak jak poprzednio mielone tak zwane, prawda? Zbierano podpisy, 100, milion, kilka milionów, wszystkie te podpisy były zmielone i wyrzucone do kosza, nie odbywały się nawet żadne debaty nad takimi projektami uchwał. Myśli pan, że tym razem chociaż w komisji albo gdzieś jakieś przesłuchanie będzie w sprawie ich na przykład projektu, że no inaczej postąpicie niż wasi konkurenci poprzedni? Przede wszystkim Nowoczesna na razie niczego w Sejmie nie zgłasza, poza kolejnymi przerwami. Jest to... Nie, ja mówię o KODzie. Ale ja najpierw dokończę o Nowoczesnej. Na razie to jest tylko i wyłącznie wniosek, goni wniosek, przerwa, tak żeby utrudnić... Takie trollowanie, powiedzmy. ...funkcjonowanie rządzących i bojkotować, czy też utrudniać wprowadzania zmian prawnych, ale spokojnie, no trwa to długo, trzeba przestrzegać procedur sejmowych, więc wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów, ten standardowy, powtarzany parędziesiąt razy w ciągu posiedzenia, opóźnia pracę Sejmu, no to dlatego musimy również pracować w nocy, nie to, żeby ktoś koniecznie chciał i lubił tę porę nocy akurat na głosowania. Natomiast chcę zapewnić, i tym się różnimy
wiemy od Platformy i PSL-u i tych lat, mrocznych lat ich rządów, że wnioski obywatelskie, które są związane ze zbieranymi podpisami, nie będą wyrzucane w pierwszym czytaniu, jak to było wielokrotnie w poprzedniej kadencji. Będą kierowane do komisji sejmowych i Sejm będzie nad nimi pracował. W jaki sposób je poprawi, te wnioski, w jaki sposób one znajdą finał w postaci przyjęcia bądź odrzucenia prawa, to jest suwerenna decyzja posłów i Sejmu. Natomiast nie będzie wrzucania do niszczarki, marnowania milionów podpisów, tak jak to miało miejsce choćby z ustawami, które Prawo i Sprawiedliwość czy też różne ruchy społeczne zgłaszały w poprzedniej kadencji. Platforma śmiała się, a zbierajcie te sobie. Tak było, to nagminne, prawda? Zbierajcie sobie te podpisy i tak nikt nad nimi się nie pochyli. Nie. One, projekty obywatelskie, jest to zapewnienie również kierownictwa naszej partii, będą poddawane w Sejmie analizie i będą kierowane do prac w poszczególnych komisjach.